Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Drogi Księże Biskupie, za ukończone dzieło renowacji naszego sanktuarium, za wszystkich dobrodziejów żyjących i nieżyjących, za wykonawców, za ludzi życzliwych naszej parafii, chcemy dziś podziękować Panu Bogu. Prosimy również o wspólną modlitwę, a w dalszej części dzisiejszego spotkania modlitewnego o udzielenie błogosławieństwa dla naszych rodzin. Serdecznie witam Waszą Ekscelencję. Księże Biskupie, 13 grudnia 2009 roku ksiądz biskup poświęcił ukończoną renowację w ołtarza głównego. I od razu potem rozpoczęła się renowacja całego wnętrza, wszystkich barokowych ołtarzy, a potem elewacji zewnętrznej. Bogu na chwałę i Bogu dzięki to dzieło udało się nam ukończyć. Dzisiaj chcemy serdecznie prosić księdza biskupa o pobłogosławienie tego dzieła, a więc ambony, ołtarza świętej Tekli, ołtarza świętej Heleny, ołtarza świętego Antoniego, ołtarza świętego Michała, ołtarza świętej Anny, chóru prospektu organowego, elewacji zewnętrznej kościoła wraz z wykonaniem jego izolacji i odnowienia. Wszystko to Bogu na chwałę, aby dziedzictwo wiary naszych przodków, czego wyrazem jest piękno tej świątyni, mogło trwać poprzez dalsze lata i pokolenia. Bardzo się cieszę z tego spotkania i także z finiszu, nawołu, pracy, jakie zostały wykonane w tej świątyni. Ona rzeczywiście jest piękna, niczym katedra i przypomina nam, jak piękne musi być niebo, w którym panuje Bóg i jak piękny powinien być człowiek, który jest zjednoczony z Bogiem, który karmi się Eucharystią i który słucha Słowa Bożego. Będziemy modlili się w tej intencji, polecając Bogu wszystkie Wasze sprawy radosne i smutne, wszystkie sprawy parafii, a szczególnie właśnie intencje roku wiary, aby nasza wiara była mocna, wspaniała i żeby przez to wydawała równie wspaniałą moc. Chwała na wysokości Bogu. Thank you.
Cię, Boże. Niech Twoja łaska zawsze nam uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dał mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie Duch Mądrości. Przeniosłem ją nad bęgła i trony i w porównaniu z nią zamiast z nią bogactwa. Nie porównywałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość złota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej rynku. Oto Słowo Boże. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas, Panie, miłosierdzie. Nasyć nas, oświcie, swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci ojca i matkę, on może. Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho jegierne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w przyszłym czasie. Oto słowo Pańskie. Dodawać dodatkowych wyrzeczeń do tych, jakie już miał w swoim życiu.
ma jedynie zostawić wszystko, całe swoje bogactwo, pójść za Chrystusem, zauważyć tylko jedno. I wtedy ten młody człowiek przeżywa rozterkę, bo te jego umiejętności, doskonałości, perfekcjonizm były jako gwarancją przyszłości. Gwarancją majątku, zależnych ludzi. Jak to zostawić teraz to wszystko i na czym się oprzeć, na czym budować? Nie chcę zaufać Chrystusowi. A może po prostu, chociaż mówi ewangelista, że posiadał wiele dóbr, ten człowiek posiadał wiele dóbr, to tak naprawdę te dobra posiadały jego. One były jego panem. Pan Jezus mówi do nas, jeśli jesteście gotowi zostawić wszystko, jeśli jesteście gotowi podzielić się tym z innymi, to otrzymacie znacznie więcej. Co więc mamy w naszym życiu czynić? Jak mamy podejść, żeby spodobać się Chrystusowi, żeby zasłużyć na niebo? W Jerozolimie, zaraz po niebowstąpieniu, pierwsi chrześcijanie popełnili błąd. Jaki błąd? A mianowicie sprzedali cały swój majątek, rozdali ubogim i potem cały kościół, dopiero co powstający, musiał ich utrzymywać. Święty Paweł mówi się często w swoich listach, że gdzieś w Grecji żyje, wędrując, organizuje składki na mieszkańców Jerozolimy, którzy sprzedali wszystko i te pieniądze przynieśli do stóp apostołów, a apostołowie rozdali je ludziom. Chodzi o to, jak jest nasz stosunek do tego, co posiadamy. Czy jesteśmy do tego przywiązani? Nam się wydaje, że posiadamy. Ale to jest tak, jakbyśmy mieli 1-0, 2-0, 3-0. To zawsze będzie 0. I dopiero jeśli Chrystus postawi przed tymi zerami jedynkę, czy dwójkę, czy trójkę, to wtedy ta cyfra będzie rzeczywista i realna. Nasze bogactwo zależy właśnie od współpracy z Chrystusem. Czy jestem przywiązany do tego, co posiadam? Czy stawiam wyżej Pana Boga i bliźniego niż ten mój majątek? Każdy człowiek boi się o swoją przyszłość, odkłada gdzieś na bok, bo nie wie, jak będzie jutro. A tu właśnie trzeba zaufać Bogu, że jeśli podzielę się tym, co posiadam, to na pewno Pan Bóg nie pozwoli mi użyć. Nie pozwoli mi zrobić. Bo Chrystus nigdy nie kłamie. Jeśli powiedział, żebym był gotów podzielić się tym, co posiadał z innymi, to na pewno w zamian da mi jeszcze więcej. Może nie jakąś konkretną sumę, może to będzie uznanie ludzi, może to będzie sympatia, może to będzie poczucie sensu bycia w tym świecie. Dzisiaj mamy Dzień Papieski, wspominamy błogosławionego Jana Pawła II. Miałem to szczęście przez wiele lat być blisko i widziałem. Jan Paweł II żył w ubóstwie. Ile razy się szło do niego, to było widać, że sutanna jest poszczępiona, czy nawet gdzieś ma plamę. I po śmierci w nich bardzo dużo nie zostało. Bóg sam żył w ubóstwie. A jednocześnie, oczywiście, że jako głowa kościoła otrzymywał różnego rodzaju prezenty, dary, gotówcy w inny sposób, to wszystko rozdawał dla ofiar katastrof, przemocy, na budowę jakichś ważnych instytucji edukacyjnych. Dziwił się wszystkim. Był sam dla wszystkich. Myślę, że musimy patrywać się jako w ten przykład i uczyć się być panami tego, co posiadamy. A będziemy nimi wtedy, kiedy nie będziemy do tego przywiązani. I
Nawiązując do prac, jakie zostały wykonane tutaj w tej świątyni, trzeba by sięgnąć pamięcią ludzi, którzy to ufundowali. Nie musieli wcale stawiać tego kościoła. Nie musieli robić tych ołtarzy takich pięknych, mogli zrobić coś takiego prostego. Przecież ludzie tutaj, nie wiem, to było miasto, nie wiem, czy teraz macie pragnienie, ale widać, że Gworia jest miasto. I może w Gworii tam tych mieszkań trochę było, ale wokół to byli ludzie prości i oni przychodzili do takiej wspaniałej świątyni. Ci, którzy ją budowali i pozdrawiali, przeznaczyli na nią cały swój majątek. Dlaczego to zrobili? Żeby mieć chwałę, uznanie. Wtedy nie było wyborów. Nie musieli się troszczyć o to, żeby być wybrani na jakiś urząd. Nie. O, to zrobili, jestem przekonany, bo mieli żywą wiarę. Bo wierzyli, że Pan Bóg jest nad wszystkim. On wszystko widzi. On z wszystkiego będzie rozliczał. On będzie sędzią miłosiernym, ale jednocześnie sprawiedliwym. Ta świątynia jest owocem ich żywej wiary. Tak samo jak odnowienie wszystkich rzeczy jest owocem waszej żywej wiary. Bo do tego się przyłożyć. Właśnie w ten sposób, moi drodzy, w ten sposób musimy spoglądać na to, co posiadamy, co zostało złożone w nasze ręce. Jesteśmy tylko administratorami. Musimy zrobić z tego dobry użytek, pamiętając zawsze o tym, że należymy do jakiejś społeczności, że na mocy chrztu jesteśmy wszyscy siostrami i braćmi, że Chrystus kazał nam służyć przede wszystkim tym, którzy są w drodze, opuszczeni i zapomnieni. Amen. Możemy się zakończyć wprowadzone przez papieża Benedykta XVI, aby nieustannie wsłuchiwał się w głos Chrystusa i wskazywał drogę wiary współczesnemu człowiekowi. Thank you.
miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy przez udział w świętej ofierze. Doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa, Pana naszego.
człowieka pozostajesz nieogarnioną tajemnicą ojcowskiej miłości. Raz uświęcić swoim błogosławieństwem. Odnowione w tym Kościele ołtarze boczne, świętej Tekli, świętego Antoniego, świętej Heleny, świętego Michała, świętej Anny, ambonem i chór, prospekt organowy oraz elewacją tego sanktuarium. Niech materialne dzieła architektury, będące owocem wytrwałej pracy człowieka, trwają bezpiecznie przez kolejne wieki. Niech zawsze inspirują do oddawania chwały Bogu. Prosimy Cię także o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy będą się w tej świątyni modlili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wykonawców składam na ręce pani Ewelinę i Marcina Kruszczyńskich.
wykonawców tego całego wnętrza, którzy wiele serca, wiele swoich pomysłów, wiele doradztwa i dobrej rady włożyli tutaj w odnowienie tego sanktuarium. Serdeczne Bóg zadał. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nas i będą dalej wspierać, bo to dzieło będzie dalej trwało. Zawierzam Panu Bogu i za wszystko dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję Waszej Ekscelencji, że znalazł czas, że swoją obecnością, swoją modlitwą i swoim błogosławieństwem uświęcił to dzieło w tym tak pięknym dniu dzisiejszym, kiedy rozpoczęliśmy na sumie w naszej Parafii Rubiary, kiedy wpatrujemy się w największego z Polaków, wielkiego naszego rodaka Jana Pawła II i od niego pragniemy uczyć się, co to znaczy, jak Boga miłować, jak Boga. Bóg zabrać, Ekscelencjo, za obecność, za słowo, za przewodniczenie tej Eucharystii i za poświęcenie tego dzieła. I proszę o błogosławieństwo na nasze dziś i jutro i na to, co jeszcze przed nami. Bóg zabrać. Pan z nami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.